Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Przepraszam za strój. Jestem trolem, a co zrobić? Brudny w pastach, kurczę, we wszystkim co możliwe. Jeżeli chodzi o obróbkę auta oczywiście. Blue and Green. Co my tu mamy? Ceramic One Coat. Czyli kurczę, podejrzewam, że to będzie klimat Legii. Też tej szybkiej powłoki. I też wali konkretnie, więc tutaj mogę się spodziewać właśnie tego samego. Tamta śmierdziała niesamowicie. Ta też śmierdzi okrutnie. Teraz tak, położę to na panel. Tydzień temu widziałeś pasty od Vizera. Ciężka nazwa dla mnie. Nie potrafię tego tak płynnie wymówić, niestety. Odtłuszczone. I najgorsze jest to, słuchaj, że dzisiaj auto wyjedzie. Zaaplikuję, mamy godzinę 15. Tak, skończę aplikację, myślę, że gdzieś 15 i o godzinie 18.30 auto wyjeżdża. Zrobi 30 km w jedną i w drugą stronę i będzie garażowane przez 2 dni. Więc padać raczej nie powinno. Na razie świeci słoneczko, tylko wiaterek wieje, więc ta powłoka się w sumie szybko utwardza, więc liczę na to, że nie popada i przez noc, jak już przestoi tutaj bez deszczu, to kurczę, to już mogę powiedzieć, że będzie brzytewka, jeżeli jest to samo, co z Leigą. Więc co, klasyka. Biorę GoPro, zakładam i lecimy z tematem. No dobrze. Stoper już śmiga. Klasyka. Zużywam to, co mam tego najwięcej, a mam najwięcej FX-a. Tych, które farbują przy niektórych powłokach. Kostka również. A nie, to jest chyba jakiś Chińczyk, nie pamiętam z czego. Całkiem przyjemny, powiedzmy. Bardzo wysoka kosteczka. Powłoka. Stolik sobie troszeczkę tak przestawiam do przodu. I co? I lecimy. Zobaczmy, jak się to będzie dawkować. Na razie nijak. Wow! Widziałeś to? Kurde. Jeszcze tak mi się powłoka nie polała. Ale tragedia. Ojej, zdecydowanie dałem jej za dużo. No dobra, no co? Biorę pstryk, start i lecimy. Oj, tak, zdecydowanie za dużo. Słuchaj, aplikacja to będzie banał. Pstryk, 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 pstryk. A zresztą drzwi mogę zamknąć tam bez przesady. Trochę wyjadę na tamtą powłokę. To się nic dobrego nie stanie. O, już farbuje. Skurkowany. Słuchaj, no przy tej ilości, co zarzuciłem, no to jest ogień. Ale delikatny opór jest, więc tak postaram się płynnie. Słuchaj, tak jak mnie, tak jak Leiga i Blue and Green, ten opór jest taki tłusty, można powiedzieć, taki równy, ale powłoka szybko łapie tęczę, tak jakby szybko wysychała. Tu jakby pusty plac. Dobra, sprawdźmy. Tu jest ok, jest ok, jest ok, jest ok, jest ok. No słuchaj, leży, no co no. Smrodzik jest odpowiedni, naprawdę bardzo odpowiedni. Odwrócę sobie tutaj już na drugą stronę. O, przygotuję, to zakręcę. Minuta 20. Nie przygotowałem sobie mikrofibr. Idę po mikrofibry. Nie ma jak to mieć zryty berecik. O, ta jest bardzo fajna. Widzisz, od razu pierwszy strzał. Niebieska, nie wiem, jakaś no name. Ciekawy splocik. Użyjemy. Czemu nie? A, odsunę sobie to od razu. Cyk. Cyk. Nunika. Up.
O, ciężkie, pełne mikrofibr. 2 minuty mamy od aplikacji. I słuchaj, tu się nic nie zmienia. Temperatura niecałe 15 stopni. Dobra, powoli zacznę zbierać, zobaczmy. O, słuchaj, no, płynnie, fantastycznie. Już widzę połysk. Tak, to będzie podobny klimat. Słuchaj, ojej, ale cudownie. No rewelacja. Słuchaj, już jej nie ma. Już. I to jest wszystko. Kurde, ale odwrócę, żeby nie było, że tak, wiesz, że tak łatwo poszło, nie? I co ciekawe, nie ma jakiegoś spektakularnego poślizgu. Tak jest średnio. Nawet bym powiedział, że jest tempo. Ale... No, dokładnie. Nie ma szału. Dziwnie. Czuję się tak, jakbym w ogóle nie zaaplikował powłoki. No nic. Odwróćmy mikrofibrę. I zobaczmy, czy wszędzie... No wszędzie zebrana. No idealnie. No perfekcyjnie. Tak, ale jest tempo, słuchaj, strasznie. Kurde, tak jakby nie było powłoki. Nie wiem, co jest grane. Nie mam pojęcia. No nic, zaaplikuję jeszcze tu. Nie wiem, o co chodzi. Bardzo dziwnie. Dobra. Teraz jakoś to tak zrobić, żeby... No nie da się mało, no nie da się. No słuchaj, leje się strasznie. Tu widzę, gdzie skończyłem. O, właśnie. I słuchaj, tu gdzie jest powłoka jest tempo, tu gdzie nie ma powłoki jest ślisko. No może być ciekawie. Tam tarararam. Dobra. Nie no, aplikuje się fantastycznie. Okej. Okay. Słuchaj, wiesz co? Mam uczucie, jakbym na tamtym panelu nic nie zaaplikował w ogóle. Ale wyjechałem. Wow, to tu już zostanie. To co robimy? No to jedziemy już cały. Chciał, nie chciał. Będzie różnica. Na owatrolu położymy. Ach. Będzie od razu test na brudną listwę. Bez docierki pojedziemy tutaj. I tak zostawię. Ok. I to od razu kosz. Din, tirin, tidin, 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 tidin. No siedzi, cały czas elegancko siedzi. Słuchaj, bardzo powoli odparowuje, ale dziwi mnie brak poślizgu. Już kiedyś miałem takie powłoki, gdzie były tępe właśnie, ale za to zrzut i samo oczyszczanie było fantastyczne. No tu gdzie niegdzie pojawia się tęcza, ale to jest cały czas tłusto. To jest tłuściuteńko. No dobra, słuchaj, poczekamy 25 sekund. Myślę, że powyżej 2 minut. 2.07 i widzę, że słuchaj, zaczyna tak przysychać. Nie jest już taka tłusta. Znaczy, jak dotykam jest, ale znikło ten taki połysk. Tak jakby już właśnie to był ten czas, żeby ją dotrzeć. Mam nadzieję, że nie będzie stwarzać problemu. No nie, no zbiera się to... Ojej, cudownie. Słuchaj, obłędnie. Rewelacja. Bez wysiłku. Uja. No coś pięknego i połysk. Ejajaj. No jak lejga, naprawdę. Bardzo podobny klimacik. Bezproblemowa powłoka. A na listwie, słuchaj, już odparowała. I co lepsze, na listwie mamy tempo, ale mamy macior. O, panie. Dobra. Słuchaj, no, stawia taki opór, nie jest śliska, ale połysk jest fantastyczny. Zaraz wyjeżdżam na zewnątrz. Okej, okay. Teraz docieranko. No i teraz się wszędzie wyrównało, że jest mało ślisko. Okej. Okay. Słuchaj, bez wysiłku, bez problemu siedzi. I co? Teraz patrzę tu, nie pamiętam co leży. Ewokar chyba, tak, ewokar. Mhm. Tak, tutaj siedzi ewokar.
Hydro 36, a tu Leica. No fakt, że ona już ma ze 2 tygodnie chyba, ale tutaj jest obłęd na tym błotniku. Zdecydowanie ładniejszy. Typowo idziemy chyba w taki połysk, taki naprawdę bardzo przyjemny. Kurczę, no jest tak mokrawo. Ale słuchaj, dziwi mnie to, że... A czy dziwi? Bardzo taka tępa powłoka. I teraz kolejna rzecz. Plastik, słuchaj. Ja nic tu nie robiłem. Położyłem i zostawiłem. I wchłonęło się. Słuchaj, znikło. Zrobiło się matowo. Zero połysku. I słyszysz? I też tempo. Bardzo ciekawa powłoka. No dobra, no to chyba byłoby na tyle. No co, przecież nie będę tu więcej kombinował, kurde. No dobrze. To by było na tyle dzisiaj, kurczę. Wystarczy do pracy, a jutro dopiero się zacznie robota. Jeżeli chodzi o powłokę, słuchaj, no zapach nie jest przyjemny, niestety. Uderzenie. Fantastyczne, soczyste, naprawdę rewelacja. Aplikacja. Tak jak, kurczę, przy... Leidze i przy... Nie, Leiga miałem chyba Leigę, tak, Gloss. Gloss Coat chyba. Kurczę, nie pamiętam dokładnie nazwy. I tu też aplikacja jest taka... Kurczę, opór jest, ale ten opór jest taki płynny. Powłoka szybko wysycha, słuchaj. I u mnie w garażu jest niecałe 15 stopni, więc w wakacje to ja myślę, że to jest tak kładziesz, raczej w wakacje, w ciepłe dni. Czyli temperatura powiedzmy 20 plus, no to aplikujesz i raczej docierasz. W pewnym momencie tutaj zauważyłem, że zaczęła mi przysychać, czyli znikał ten połysk tej tłustości i myślałem, że już jest pozamiatany. Słuchaj, dotknąłem, kurczę, rękawiczką, a tam dalej tłusto. Powłoka zbiera się fenomenalnie. Obłędnie. Po prostu wjeżdżasz, delikatny opór i później już tylko płyniesz. Zero wysiłku. I kolejna rzecz. Powłoka jest tempa. Zero poślizgu. Naprawdę. Kurczę, tak jakbyś przed chwilą panel wyjałowił. No tempa jest niesamowicie. Przygotowanie pod powłokę i tu, gdzie było jałowo po korekcie, był lepszy poślizg niż tu, gdzie zaaplikowałem powłokę. Ale co fajne, na tym plastiku usiadłem obłędnie, a maniek plastiki ma wredne. Słuchaj, zaaplikowałem, zostawiłem i samo odparowało i został macior. Satyna, bardziej mat. Dotknę, kurczę, bo nie wytrzymam. I czuję, że tak... Czuję właśnie, że jest tępy, ale taki nawilżony. No rewelacja. I właśnie to takie nawilżenie i to tak widać na lakierze, że jest ten połysk jest taki soczysty. Zajebista. Naprawdę świetna. No nie trafiło mi się jeszcze ze Szwecji czy to Blue and Green, czy Leica z tych powłok, żeby coś było nie halo. Wszystkie są obłędne. Naprawdę. I teraz czeka jeszcze co? Na aplikację na maskę Long Life. Tej jestem bardzo ciekawy od Leigi. Też może być ciekawie. No dobrze, słuchaj. Podsumowując, powłoka idiotoodporna. Moim zdaniem, jak będzie cieplutko, aplikacja i zbierasz. Bez wysiłku, bez docisku, powolutku, ona postawi ci delikatny opór, zbierzesz i to będzie wszystko. Naprawdę. Myślę, że śmiało mogą to kłaść osoby, które będą miały pierwszy raz kontakt z powłoką. Aplikacja i powolutku zbierasz. Jest idiotoodporna moim zdaniem. Nawet jak posiedziała tutaj 2 minuty i ten połysk, czyli ta tłustość znikła, ona i tak nie stwarzała żadnych problemów. Klasycznie. Będę chciał ci pokazać uderzenie w garażu. Będę chciał ci pokazać uderzenie na zewnątrz. Może się uda, może pogoda na to pozwoli. W propozycji filmu oczywiście dzisiaj mamy 2 listopada. Pojawi się cropling i... Cropling? Tak, cropling. Tylko i wyłącznie. A na dniach będę chciał ci pokazać, czyli po zimie prawdopodobnie, jak... Tak, po zimie, zdecydowanie po zimie. To będzie maj. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o... To będzie pół roku prawie chyba. Tak. No super. No od razu zrobię serwisik, jeżeli coś będzie nie halo. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o trwałość po pół roku? Mam nadzieję, że jak na taką aplikację i na tak banalne docieranie posiedzi długo, bo naprawdę połysk naprawdę mi się bardzo podoba.
bardziej niż tu. Zdecydowanie. Może dlatego, że też kształt butnika jest inny. No, no się okaże, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!